Minus 3 stopnie Celsjusza to dla nich ciepło, choć większość z nas zakłada grube kurtki, czapki i rękawiczki. Sieradzanie już od kilku dni chodzą dobrze opatuleni. A to, że jestem w czapce, no bo normalnie zima, tak? Trzeba się ubrać, nie? Sławomir Dzidziela i jego koledzy też, ale oni mają jeszcze inny sposób na zachowanie zdrowia, kiedy na dworze mróz. Kąpiele w lodowatym nurcie rzeki Warty. Się nie kąpiecie ze mną? Ja się kąpię, mi jeszcze poproszę bardzo. Czuję ten chłód, ale nie w takim stopniu jak wy. Latem to jest fajnie, no jest oczywiście, człowiek nie czuje takiej adrenalinki, dla mnie to jest wszystko super i bez względu na warunki atmosferyczne, dla mnie to jest zdrowie życie, tak? Nie wszyscy jednak kąpią się przy temperaturze minus 3 stopni Celsjusza. Nie. Akurat dzisiaj nie, no. Może innym razem. Za ciepło? Może i za ciepło. Klub Morsów powstał w Sieradzu ponad 30 lat temu i był drugi w Polsce. Sławomir Dziedziela kąpie się od 1980 roku i robił to nawet wtedy, kiedy było minus 37 stopni Celsjusza. Wtedy trzeba było wykuć przerębel. Dziś wystarczyło tylko pokruszyć trochę lodu przy brzegu. Jednak amatorów zimowych kąpieli w mieście nad Wartą nie przybywa, a Morsy przekonują, że naprawdę warto. Tak minął rok drugi. Za chwilę będzie drugi. No, codziennie rano przychodzić na Wartę się wykąpać. Jak jest na przykład lato, ciepło, to każdy mówi, że w zimę będzie się kąpał. Jak przychodzi ta zima, to każdy wycofuje się. No jednak to jest sport nie dla wszystkich, nie? Trzeba mieć zdrowy organizm, zdrowe serce, bo to jest jednak no, szok termiczny, nie? Ale chyba trochę odwagi trzeba mieć. No raczej tak, nie? No ale nie wiem, czy się ludzie po prostu boją wody, czy nasza rzeka jest taka jakaś dziwna, ale no, to jest życie i to jest chęć wszystkich tu naszych kolegów, żeby nas było tutaj nie trzech, tylko 33 na przykład, tak? Bo mówię, już powtarzałem, że oglądaliśmy w Uniejowie, ja na przykład ja i tam widziałem, że pół miasta chyba w tej rzece się działo i to jest najważniejsza sprawa. I ludzie ryzykują po raz pierwszy, wchodzą i wcale nie jest tak źle. No. Tym mniej odważnym i ciepłolubnym sieradzkie morsy tradycyjnie składają życzenia, stojąc w zimnej wodzie rzeki Warty. No to wszystkiego najlepszego za mijający 2014, a nadchodzący 2015. 15. Żeby lepiej nam się wszystkim tu w Sieradzu żyło. Tak jest. Przy nowej władzy. Przy nowej władzy. Tak jest. Wszystkiego najlepszego.